Jalisco, 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 tu tienes tu novia, que es Guadalajara. Oni to śpiewali zawsze, ci Meksykanie. To mamy podobno zamówić mariachis. Mariachis, i będziemy śpiewać meksykańskie piosenki i będziemy tańczyć La Cucaracha. La Cucaracha. Tadzio zaśpiewa te piosenki, co on z bratem śpiewa. Moje najlepsze lata były te 3 lata w Meksyku. To była moja młodość. To jest kraj, który kocham. Wszystko, co się nauczyłam w życiu, właściwie w obecnym życiu, co mi się przydało, to się nauczyłam w kolonii Santa Rosa, w obozie uchodźców. Polski przez Ukrainę. Aż do Syberii, tutaj jest Archangelsk, gdzieś tam. Archangelsk, ja. Potem Swiatosławsk, potem na Kazachstan, w Taszkent, skradłem koszyk owoców od jednego Kozaka. Potem tutaj do Krasnowodsk, potem Kaspijskie Morze i do Pachlewi, i do potem Teheran, potem Achwas. W Achwazie myśmy wzięli okręt angielski do Karaczi. W Karaczi byliśmy pewnie ze 3-4 miesiące i podczas tego czasu nam powiedzieli, że pojedziemy do Meksyku, Afryki czy gdzie indziej. Nie wiadomo było dokąd. Nie wiedziałam, gdzie jadę, czy tu lepiej, czy tam będzie lepiej, ale pojechałam. Ale on mówi, że nie róbcie tego więcej. Myśmy wcale żadnej szkoły nie mieli. Potem na Syberii zaczęliśmy chodzić do szkoły, ale tylko podobno po rosyjsku. To jestem ja, Tadek, a to jest Genek, mój brat. I w zimie, że to wszyscy, żadnego ubrania nawet nie ma dobrego. Ja teraz miałem tylko 9 lat w ten czas. To i tak jak myśmy tak siedzieli w tej całej grupie tych dzieci, tam pod drzewem i tam jakiś pan nam coś tam czytał. I się w ten czas mi się tak... sobie przypomniałem, że już swoich rodziców wtedy nie będę widział. Te życie, które my na Sybirze obchodziliśmy, walka o byt, ażeby jakoś przeżyć, znaleźć czy jagody, czy coś w tym, czy drzewo rąbać. Jako 11-12-letnie dziecko musiałam rąbać tam drzewo. Głód to jest jedna z największych chorób, jakie można mieć. To jest naprawdę z głodu to człowiek by zrobił wszystko. Stany niestety nie chciały nas przyjąć wtedy, kiedy my tutaj pierwszy raz wylądowaliśmy na lądzie amerykańskim w Kalifornii. W obozie czuliśmy się tak, jakby byliśmy znowu pod opieką rosyjskich żołnierzy, bo ci amerykańscy żołnierze chodzili z karabinami i pilnowali nas, żeby ktoś nie uciekł. Byli polscy przedstawiciele. Oni się starali o to, żeby nas zatrzymać, ale niestety rząd amerykański nie pozwolił. U nas było fajnie w Meksyku. I myśmy dostali tę pomoc od tego Rada Polonii, Czerwony Krzyż i rząd z Anglii. To dosyć nam dobrze było. Nareszcie po prostu czuliśmy się tak, jakbyśmy byli z powrotem w Polsce. I obchodziliśmy święta, na przykład jak Boże Narodzenie, to robiliśmy szopki i śpiewaliśmy kolędy. Robiliśmy po Wielkanocy śmigus dyngus. Pamiętam zawsze, jak ten śmigus dyngus był. Jakżeście chłopcy oblewali nas wodą, to ja pamiętam. Pamiętasz Ościsławski?
On zaczął te z królikami i te, pamiętasz go? No niekoniecznie. Myśmy w starym Sierocili mieli drewniane łóżka, takie podwójne. I jeden raz jeden przychodzi tam do tej sypialni, patrzy się, nie ma łóżka. On oddał za króliki, tak? I potem poszedł tam do tego wychodka i patrzy się, a jego łóżko tak zrobił składkę z tego, ma królików. Chodziliśmy na tej polanie. Zawsze w niedzielę był spacer na tej polanie. Pamiętasz czy nie? Wszyscy chodzili na tej polanie spacerować. A był płot i za płotem była wioska meksykańska. I tam byli rancheros, Meksykanie, mariachis. Jeden się nazywał Manuel Vázquez i powiedział, że on będzie dla mnie śpiewać w nocy piosenki. I rzeczywiście śpiewał, Ale najgorsze z tego wszystkiego było, że jak ja rozmawiałam, to komendant zauważył, że ja rozmawiam, a nie tylko ja jedna. Ja szybko uciekłam, ale jak ja to przeżyłam, jak ja się bałam, że ja rozmawiałam z Meksykami. Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Es mi orgullo el traje de charro, traer la pistola, bajar en el por una morena echar mucho tipo y a los que presumen quitarles el hipo. Należymy do klubu Santa Rosa. Już niewiele nas zostało, ale jeszcze jesteśmy. Podstawą tego klubu kontynuowanie tego, co w Meksyku. Wszyscy lubieli tańczyć. Także nasze spotkanie jest zawsze z orkiestrą, mariachis. No i wszyscy tańczą, ci co mogą.